No to cześć, witam bardzo serdecznie zapraszam na kolejny filmik z lekcją dla początkujących. Dzisiaj robimy szacha mata wieżą, czyli pozycja obowiązkowa w arsenale każdej osoby, która chce się uczyć grać w szachy. Chcę wam dzisiaj pokazać takie dwa sposoby, w jakie można robić tego mata. Sam nie wiem, który z nich jest szybszy, więc spróbujmy to dzisiaj sprawdzić. Natomiast zaczynamy od tego o takiej pozycji, do której musimy na końcu doprowadzić. To jest pozycja końcowa. Do, musicie doprowadzić do tego, żeby król przeciwnika był gdzieś na boku szachownicy, na przykład w rogu natomiast nasze figury go tam zapędzą, no i w takim momencie tutaj w jednym posunięciu białe mogą zrobić szacha mata, jeżeli zagrają wieżą na F8 mat. W do samego końca trzeba uważać, ponieważ gdyby tutaj w ostatnim posunięciu tak naprawdę w partii, gdyby się pomylić, zagrać posunięcie wieża G7, to nic nie daje, to jest katastrofa tak naprawdę, ponieważ białe dają pata i partia kończy się remisem, to jest pat, natomiast gdyby zagrać posunięcie wieża H7, to to jest tylko i wyłącznie szach, nic to nie daje, ale jeszcze nie ma, nie ma tej katastrofy. Król ucieknie, możemy sobie wrócić z powrotem i ten król musi pójść w, z powrotem do rogu. Także tutaj mamy szacha mata, tutaj mamy pata, u to na czerwono, a tutaj mamy tylko szacha. Które nic nam nie daje, ale też nic nie psuje. Dobra, przejdźmy teraz do tych sposobów, w jaki robić mata i jak tego króla zagonić do rogu. Zmienimy sobie tylko widok, ponieważ chcę wam też pokazać miejsce, w którym można sobie to najlepiej ćwiczyć. Trzeba to potem przećwiczyć, oczywiście. Wchodzimy w zakładkę Nauka Ćwiczenia i tutaj mamy coś takiego jak PIS checkmate 1. Klikamy i na samym dole jest mat wieżą, Więc jeśli oglądasz ten filmik, to znaczy, że prawdopodobnie chcesz się nauczyć robić mata wieżą. Pozycja obowiązkowa po obejrzeniu filmiku: zajrzyj sobie na stronę liczec i po prostu przetestuj. Dobra, zrobimy mata. Komputer mówi, że najszybciej da się to zrobić w 11 ruchach. Nie wiem oczywiście, jak to ma być, natomiast ważne jest to, żeby wiedzieć znać te sposoby. Najpierw podejdziemy sobie królem. I sposób numer jeden, który tak naprawdę Wam polecam, ponieważ on jest bardzo podobny do tego, co robiliśmy kiedy robiliśmy Mata Hetmanem. Naszą wieżą zamykamy czarnego króla w takiej klatce, w takim więzieniu i już go stamtąd nie wypuścimy. Natomiast jaka jest różnica między matowaniem wieżą a matowaniem hetmanem? Taka, że wieża nie potrafi sama zagonić czarnego króla do rogu. To, co potrafił zrobić samodzielnie hetman. Dlatego wieża od początku musi korzystać z pomocy naszego króla. Król musi bronić wieży i musimy uważać na to, żeby czarny król nie zbił naszej wieży. Czarny król może podejść do wieży, a do hetmana podchodzić nie mógł. W jaki sposób robimy mata? Słuchajcie, trzeba poczekać, aż ten król się odsunie, więc zawsze sobie zaglądajcie na wieżę i sprawdzajcie, czy jest ruch wieżą, który, który tą klatkę może zmniejszyć, czyli jeżeli pójdę w tą stronę, to niestety króla wypuszczę z klatki, bo on ucieknie tutaj, nic się nie stanie, bo nie straciłem wieży, natomiast będzie innego rodzaju klatka, trzeba robotę zaczynać od nowa, natomiast to jest bardzo zły ruch, ponieważ tutaj król nas zbije, więc co robimy, kiedy nie można zmniejszyć klatki? Ruszymy się królem i poczekamy, aż ten król się odsunie, i teraz zrobi się miejsce, do tego, że możemy sobie tą naszą klatkę zmniejszyć. Więc zawsze na początku to zajmuje trochę czasu, ale zawsze sobie zaglądam. Potem dochodzi się do pewnego takiego automatyzmu. Zaglądam sobie, czy mam ruch wieżą, który zmniejsza mi tą klatkę. Nie mam, bo tutaj to mi ucieknie z klatki, a tutaj to skasuje mi wieżę. Więc podchodzę sobie królem. Jeśli nie mogę zmniejszyć klatki, to podchodzę sobie królem. I kiedy król jest bliżej, zmniejszam klatkę. Zmniejszam klatkę i w ten sposób zagonimy go zaraz tam sobie do rogu. Więc podchodzę królem, podchodzę królem, zmniejszam klatkę, podchodzę królem. O i nawet dobra sytuacja nam tu wyszła, ponieważ teraz musimy zrobić taki nieoczywisty wyczekujący ruch. Musimy poczekać aż król będzie w rogu. Gdyby ten król już w tym momencie był w rogu, czasami też tak to może wyjść, to wtedy zrobilibyśmy mata posunięciem wieża A6. Teraz musimy poczekać aż czarne zrobią ruch i wyczekujący ruch zrobimy wieżą. Tutaj, żeby kontrolować, pójdziemy sobie na C6, żeby nasz król będzie kontrolował te pola, nasza wieża będzie kontrolowała te pola, czarny król będzie zamknięty w klatce, więc musi iść do rogu. Idziemy, on do rogu, wracamy. Szachmat. 14 ruchów mi to zajęło, czyli nie, nie było to optymalne matowanie, natomiast nie musi to być optymalne matowanie. Matowanie ma być skuteczne. Przejdźmy teraz do drugiej metody, drugi sposób. Czyli znowu mamy pozycję początkową, znaczną tak samo, a że jestem ciekaw po prostu, który, która metoda jest szybsza. Druga metoda. Chodzi o to, że kontrolujemy sobie wieżą jakąś linię, w tym przypadku jest to piąta linia, odsuwamy się gdzieś na bok i teraz chcemy dać takiego szacha w momencie, kiedy król będzie stał naprzeciwko naszego króla. Ten szach będzie spychał króla przeciwnika do góry, więc w tym momencie nie daję tego szacha, ponieważ on mi zwieje tutaj. Przerzucę sobie wieżę na drugą stronę szachownicy i gdy poszedł tutaj, w tym momencie daje mu szacha po szóstej linii. On musiał pójść do góry. I teraz trzeba sprytnie zagrać królem, także nie idę od razu tutaj, bo chcę ustawienie król naprzeciwko króla, natomiast on się oczywiście gdzieś ruszy i ucieknie mi. Pójdę sobie tutaj, to wydaje się mi najsprytniejszy ruch. Gdyby poszedł na pole C7, to znowu miałbym możliwość, byłby król naprzeciwko króla, miałbym możliwość dania szacha, który spycha króla przeciwnika do góry, a teraz jest taki dosyć śmieszny pościg za tym czarnym królem, bo idziemy po prostu za nim, naszym królem w bok i w momencie, kiedy on pój ustawi się król naprzeciwko króla, dajemy mu szacha, a on pewnie będzie uciekał dalej, więc my go gonimy. Na szczęście szachownica gdzieś tam się w końcu kończy. Komputer nie chce tam do końca uciekać, ale gdyby tam uciekał, to on w pewien sposób odbija się od tej ściany i musi się ustawić król naprzeciwko króla. Przetestujcie, zobaczycie jak to wygląda. Kolejny szach. Król już jest na bandzie na boku szachownicy, i teraz idziemy sobie królem do góry. Nie wiem gdzie będzie szybciej. A, idę tu na ryzyko. W tym momencie przerzuca sobie wieżę na drugą szachownicę i gonie tego króla. Ok, teraz nie idę tutaj, bo on zaś mi pójdzie tu. Chyba znowu nie zrobiłem tego optymalnie. Zrobię sobie taki zapasowy ruch. On nie chce iść tutaj, ponieważ już byłby mat. Idę za nim. I to jest ten moment, kiedy on nie będzie mógł już, a nie narysuję tam strzałki, nie będzie mógł iść dalej w bok, będzie musiał się odbić od ścianki. I dajemy matach 16 ruchów, więc jednak albo coś źle zrobiłem. Albo metoda numer jeden jest po prostu szybsza. Ja polecam tę metodę numer jeden najczęściej, ponieważ ona jest podobna do, sposób matowania jest podobny do tego, co robiliśmy królem i Hetmanem, więc łatwiej się, wydaje mi się, że jest się tego łatwiej nauczyć i zapamiętać. Dobra, tyle na dzisiaj taka krótka lekcja z matowania. Teraz pora na Was. Pamiętajcie o tym, że nie nauczycie się dobrze grać w szachy tylko oglądając filmiki, trzeba przystąpić też samodzielnie do działania, więc zakładka, nauka, ćwiczenia. I spróbujcie sami. Dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że film się podobał. Pozdrawiam i do następnego odcinka, cześć.